Cześć, witam Was w drugim odcinku. Postaram się naprawić błędy z pierwszego, ale zanim przejdziemy do gospodarstwa, zapraszam Was do biura, ponieważ konfigurujemy nowy opryskiwacz. Chodźcie. Jak to, Mariusz, idzie? No, powolutku, kurczę, mam tutaj już gotową specyfikację. To jeszcze sobie przeanalizujemy, wiesz, te niektóre z tych ważniejszych opcji, prawda? Układ dyżla na belce. Słuchajcie, my tu już siedzimy to naprawdę od 7 rano i konfigurujemy opryskiwacz, ponieważ pogoda, no dzisiaj miało być słońce, miało być pięknie, mieliśmy jechać na pole, mieliśmy lać RSM, mieliśmy siać, mieliśmy wszystko robić. I Mariusz się zadeklarował, dobra, będę na 7. No i na 7 jest, tylko z jednym problemem, że nie ma słońca. No właśnie. Ale no. Ale budowa maszyny nam idzie dobrze, także jesteśmy w zasadzie już na ukończeniu specyfikacji. No i mam nadzieję, że wiesz, że maszyna będzie, kurczę, dorąbana na maksa. Jak zawsze. Będzie zadowolony. Nie, słuchajcie, no myślę, że maszyna, no znowu chodź. Znowu chodź, ponieważ no, nasz lep świetnie się sprawdza. No i teraz czas na LT. Zapniemy go do fast tracka i będziemy nim pryskali przede wszystkim kukurydzę, słoneczniki i ogólnie do tego ma służyć. Natomiast będzie miała belkę 36 metrów. Można ją złożyć na 24, na 12. Na mniejszych kawałkach będziemy wtedy mogli zrobić właśnie 12. Mamy dodatkowy komplet czujników, żeby przy 12-metrowej belce również stabilizować oprysk, żeby operator nie musiał ręcznie prowadzić. O, przepraszam, kurczę. No, spokojnie. Rozkładając na 24 metry również stabilizujemy i mamy taką możliwość, bo pierwszy pomysł był, żeby kupić opryskiwacz 24 metry. I był to dobry pomysł, ale potem żeśmy stwierdzili, dobra, mamy opryskiwacz 24 metry, ścieżki na 36, będzie pryskał tylko kukurydzę. Ale przyjdą takie momenty, kiedy będziemy potrzebowali wjechać na 36 i ten opryskiwacz nie będzie już kompatybilny. Więc dzisiaj zapadła decyzja, że jednak 36 metrów. No i co? No i myślę, że sfinalizujemy to. Dużo osób powie, że po co nam tyle opryskiwaczy. Ale czas mycia opryskiwaczy, zmiany z pszenicy, na rzepak, z kukurydzy, to jest bardzo dużo czasu, a tak naprawdę staramy się myć bardzo dobrze. Używamy do tego środków do mycia. Nigdy nie mamy pewności, że on jest na pewno dobrze umyty. I no i stąd też taka polityka naszego gospodarstwa. Super. Państwo już używają już, kurczę, PT280 przez 2018 rok. No i do tej pory maszyna sprawuje się bez zarzutów, także nie no, śmiga. My jako dealer mamy też tutaj blisko, po sąsiedzku jesteśmy, także... No, w sumie to wczoraj nim do drugiej w nocy lałem RSM, no a Mariusz o 7 już był, także wiecie, no maszyna naprawdę, no cóż, no świetnie się sprawdza. No to co, Mariusz, to zobaczymy. No, ten... wiesz co, no, trzeba podejrzeć tak jak tutaj jest, żeby wiesz, żebyśmy jakieś błędy nie zrobili. Dwa i dwa mają pryskać. No ja rozumiem, no. Bo czterokrotny ręczny. Dyszę co 25 cm. Tak, bo wiesz, że o tym jak... No bo jak założymy 2 i 2 i na przykład lejemy RSM bądź nie wiem, dajemy płasko strumieniowe te, to potem musimy to przekładać, nie? Rozumiem. A tak to mamy, żeby było tak jak... Układ dysz taki sam jak na PT. Tak. Okej. Okay. Pamiętaj, że muszą być 2, 2, nie? Bo potem... Nie rozumiem. 2, 2, 2, 2 i czterokrotny portret. Wiesz... Wiesz dlaczego to jest też ważne? Jak mam na przykład wario włączone na końcówkach, nie? To dzięki temu, że na przykład wiesz, załączam sobie co pół metra końcówkę, ruszamy, dołączam mi następną końcówkę i tak naprawdę mój elastyczność pracy opryskiwacza, że wiesz, dojeżdżając do zaczynasz od supa, zaczyna ci co pół metra, jadę sobie 4 na godzinę, mam dwie atmosfery ciśnienia
dołącza mi następną, następną, następną i w pewnym momencie do 20 na godzinę. To robi autoselekt. Tak, a ciśnienie mam, utrzymuję na poziomie tam 2,5 atmosfery, nie? Jasne. Także okay. Dobra, trochę dobra, do biura. No. Także myślę, że jeszcze tylko dogadamy cenę i będzie dobrze. Będzie okej, okay, jak dogadamy. No to co, w takim razie słuchajcie, my się tutaj dokończymy, a za chwilkę zaproszę was do gospodarstwa, pokażemy wam co dzisiaj. Widzę, że chłopaki już szykują siewnik i siejemy jęczmień browarnym. Pozdrawiamy. Dajcie, mieliśmy już na gospodarstwo, ale zanim pójdziemy, muszę chłopakom wydrukować zlecenia. Ponieważ muszą wiedzieć, gdzie, co i jak zasiać. Dostają zlecenia na telefon, dostają w aplikację od AgriNavi. No tylko, że wiecie, jak to w aplikacji. Teraz będę im drukował właśnie zestawienie wszystkich nawozów, które mają dzisiaj przewieźć na nasze gospodarstwo na Koszęcinie. To jest 80 km, przepraszam, 60 ton, bo 80 jest Sekurska. I mamy zamiar w czwartek, piątek, mówimy o przymrozkach, będziemy tam rozsiewać nawozy, pewnie nawet na pewno w nocy. Wszystko wam pokażę. Ale teraz zapraszam was do monitora, pokażę wam, jak to u nas wygląda, jak to działa, jak zaczynamy ze zleceniami. Zlecenia ułatwiają nam późniejszą raportowanie. Przychodzą do nas na przykład ludzie, pytają się co, jak, gdzie. Kiedyś musieliśmy to gdzieś w jakichś kartkach, w zeszytach. Dzisiaj mamy wszystko w programie, drukujemy raport. Raport mówi wszystko, co, gdzie, kiedy, po co i dlaczego. Tutaj macie właśnie Koszęcin, tutaj mamy kompleksami podzielone wszystkie pola. I teraz tak, dla tych pól założone zostało zlecenie, nazywa się pierwsza dawka saletry w pszenicy. Azot w pierwszej dawce idzie na podstawie map aplikacyjnych, natomiast mapy aplikacyjne wykonujemy na podstawie zdjęć satelitarnych z firmy SAT Agro. Na pewno wam kiedyś o tym kiedyś wam to pokażę, natomiast dzisiaj gdyby nie mamy czasu na to, ale co wam chcę pokazać. Macie tutaj tylko zadanie, jest przypisane do operatora, czyli nasi chłopcy dostają to jak gdyby w telefonie. Mają tylko zakres swoich prac i odznaczają. Jak zasieją dane pole, to tylko odznaczają w aplikacji, że zostało wykonane. Mi automatycznie zapisuje się to w historii. I mam dokładnie o którego dnia, które pole zostało zasiane. Jeżeli ewentualnie wyszło im więcej bądź mniej nawozu, to zapisują to również i system automatycznie przelicza dawki. Zobaczcie, mamy tutaj podświetloną 19. To jest karta pracy numer 19. I patrzcie, ja już otworzyłem sobie wcześniej podgląd raportu. I mamy na każde pole zaplanowaną ilość. Tu mamy na przykład 174 kg saletry, ponieważ jest to pole, które wymaga większego nawożenia azotowego. Widzimy tam na zdjęciach, że biomasa jest delikatnie słabsza, ale nie będę jeździł po każdym polu. Na samym końcu tej tabeli mamy zestawienie, licznik łącznej ilości. Mamy areał czynny 188 hektarów. Potrzebujemy Borealisa 29 ton 350 kg. No i jak gdyby maszyna, która musi rozsiać 188 hektarów. No i to tak pokrótce. Słuchajcie, idziemy zapytać jeszcze chłopaków, co tam dzisiaj, co tam teraz działają, bo widzę, że ściągają nawóz, ale zaraz się dowiemy. Kamil! To ściągacie, a załadujecie ten PK, nie? Tak, tak. Cztery zostają, nie? Cztery zostają, tak, bo zrobimy testa, co będzie ładniejsze, nie? Tylko żeby Tygrys zapisał, gdzie, co i ja, na które pola poszło, nie? Żebyśmy wiedzieli. Dobra, jadę zobaczyć na rzepak, bo miało być ładnie, a jest nieładnie. A został jeszcze RSM do wylania, nie? Na rzep, dobra. Przyjadę zaraz, to będziemy dalej gadać. Słuchajcie, idziemy zobaczyć na pola. Pierwszy odcinek to był ostatni odcinek, kiedy miałem czyste ubranie. Od dzisiaj chcę wam pokazywać to, jak rzeczywiście wygląda to życie w naszym gospodarstwie. Jedziemy teraz na rzepak zobaczyć. Jak już wam mówiłem wcześniej, musimy dokończyć trochę rozlewania RSM-u, ale musi być suchy liść.
No i raczej na pewno nie jest suchy ten liść, ale no grzech by było nie zobaczyć. A przy okazji pokażę wam co tam u Janusza, bo Janusz szykuje tam pod siebie jęczmienia. Uprawia na te 4 cm, 5. Na jesień też było uprawiane 4-5 cm. Poszedł tam bakterie na ścierniska Revital. A teraz jak gdyby ruszamy to po to, żeby ta ziemia delikatnie szybciej przeschła, żeby się ogrzała szybciej. I potem wam pokażemy jak to, jak radną siewniki. Ale słuchajcie, co do rzepaku. Dzisiaj pewnie nic z tego nie będzie. Natomiast 2 dni temu przeprowadziliśmy pierwszy zabieg pod kątem chowacza. Mieliśmy bardzo duże naloty tego robaka. No ale oczywiście dołożyliśmy jak to u nas bakterie do zabiegu. Dołożyliśmy tam bakterie azotowe, Azoto Power i Fosfo Power. Plus stymulator wzrostu, plus bor, plus mikroelementy i dołożyliśmy na te 0,02 modusa. Pewnie wiele osób pomyśli, że trochę dziwnie, ale zawsze tak trochę dziwnie. My tego modusa jeszcze 2 razy powtórzymy, w międzyczasie wrzucimy karambę. No ogólnie jesteśmy za dosyć dużym skracaniem rzepaku. No niestety nie da się biologicznie skrócić zboża, więc no tu musimy działać chemicznie. Także tak to ten. Słuchajcie, to co? Lecimy na pole. Słuchajcie, to jest ten sam rzepak, który widzieliście w poprzednim odcinku. Teraz jest po zabiegu właśnie T0, jest po rozlaniu RSM-u, podaniu Profoski NK+. NK plus S. I co jeszcze tutaj poszło? 100 kg saletry. Także łącznie mamy 250 kg profoski, 100 kg saletry i 200 litrów RSM-u 28 z siarką. Co do tego zabiegu T0, zapomniałem wam jeszcze dodać, że testujemy w tym roku miedź systemiczną. No i cóż, jak będę coś więcej wiedział, to wam powiem. Natomiast zwróćcie uwagę na rzepak, że tak, no te końcóweczki już starych liści podpadały. On się zregenerował. Czeka na pogodę, czeka na azot już nie czeka, bo już jest. Także ten, ale tak jak myślałem, zwróćcie uwagę, że no jest mokry, więc rozlanie tej końcówki RSM-u już dzisiaj się nie uda. No ale cóż, czasem warto lepiej poczekać i zrobić to w dobrych warunkach, niż zrobić coś na siłę, bo najczęściej tak bywa, że widzieliśmy to bardzo na rzepaku, mieliśmy bardzo duże problemy kiedyś z opryskami właśnie na kwiat, na łuszczynę. Dlaczego? Temperatura w środkach mówi dokładnie, jakie powinna być wykonana. W jakiej temperaturze. No, ale jeżeli nie mieliśmy dobrego sprzętu, nie mieliśmy dużej ilości opryskiwaczy, to po prostu nie byliśmy w stanie tego zrobić. Dzisiaj, po to też następny opryskiwacz, żeby wsiąść na 3 opryskiwacze i w przeciągu 2 godzin opryskać 100 hektarów. Ok, chodźcie do Janusza. Janusz, jest tutaj kawałek od nas. Pokażemy wam jak to, jak przygotowujemy ziemię pod siew. Tak to wygląda. Chodźcie, pokażę wam teraz z bliska, jak zachowują się, jak zachowuje się agregat na polu. Chodźcie. Widzicie, że rozdrobnienie agralne na tym gospodarstwie jest bardzo duże, ale tutaj nie było PGR-ów, tutaj były gospodarstwa malutkie i dlatego też takie rozdrobnienie. Teraz jak widzicie, on delikatnie robi głębi, ale dlatego, że hydraulicznie sam zmienił sobie głębokość, dlatego, że jedzie od granicy i żeby tam jakieś chwaściki, żeby to się nie zapychało podczas siewu Missouri, to opuścił delikatnie głębiej. Ale to są tylko takie newralgiczne momenty, żeby się po prostu, no żeby to ładnie wyglądało i było należycie. Coś wam chciałem jeszcze pokazać. Jesteśmy teraz na jęczmieniu. Jęczmień jest zasiany w listopadzie, początkiem listopada. Ale jak wam powiem, że to jest jęczmień jary, to mi nie uwierzycie, ale tak, to jest
Jęczmień jary zasiany w technologii Missouri jesienią 2023 roku. Zwróćcie uwagę na ten jęczmień. I zwróćcie uwagę na to, że jęczmień ma krótki system korzeniowy, ale jego się nie da wyrwać. O, wyrywamy tylko kawałek. Jest bardzo dobrze ukorzeniony, ale to jest temat na następny odcinek. Myślę, że wtedy powiem Wam więcej o tym. Trzeba Michać? Trzeba tyle przewieźć na ten. Patrz. Co? Na Koszęcin trzeba zawieźć 50 ton profoski i Borajcu 29 ton. No, bo jest... I na Zagórze dzisiaj Kamil pojedzie, dosieje to. Tu jest tak, na Koszęcin profoska NS 50 ton. Z jakimś tam dodatkiem niby to jest policzone, ale możesz wziąć worek więcej. No bo wiadomo, Borealis masz 29 ton, weź 5 ton więcej. No bo na pewno zostanie te 5 ton, nie ale... Nie mogę tyle załadować. No na raz nie załadujesz, ale na dwa razy załadujesz. I tu i tak masz 50. Tak, bo to jest profoska i Borealis, nie? I na Zagórze dzisiaj pojedziesz, tylko najpierw przepniemy ten rozsiewacz. Na Zagórze jest 3 tony Borealisu, bo tylko te dołki na mapach, to jest słabo się pokrzewiło. No i profoska na całość, 12,5 tony, nie? To w sumie możesz dzisiaj to przewieźć, zacząć od tego. Tylko czym się zdejmie tam? Fast tracka. Klasę jest. A, w klas jest. No. No, dobra. Słuchaj Kamil, no to dawaj JCB i ten. Wjedziemy tu i przepniemy z tyłu ten adapter. No, ten. O, proszę, kawka, herbatka. Gdzie będzie im lepiej? Słuchajcie, ostatnio Wam mówiłem, że najnowszy jest Fendt, ale zapomniałem o nim, bo on był akurat wtedy w serwisie. Montowali mu tura z przodu, tura. Powiedzmy, że w polskim słownictwie jest to tura, ale to jest tak naprawdę nie tur, tylko quick. Chcemy go używać do zbierania słomy, dlatego że zawieszenie pozwala nam na bardzo szybkie wybieranie dziur i dlatego właśnie ten. Ale okej, bo teraz zapalił, więc pewnie będzie słabo słychać. Wjeżdżamy na garaż i będziemy zmieniać tył w rozsiewaczu. Tu jest do zawiezienia. Już chyba trzeciej osobie mówi. Michasiowi mówiłem, chłopaku mówiłem jeszcze. Teraz kierowcy mówię. Profoska NS. Ściąli są okulary. O, dwa cię. Profoska NS. 50 ton. To jest z nadatkiem już, nie? Bo trzeba wziąć to więcej. Na Koszęci, tak? Tak, a tu jest na Zagórze, tyle trzeba zawieźć. Tylko że Kamil pojedzie dzisiaj siać. No, no chyba, że tym pojedziesz zasiać. Jakbyś tym pojechał zasiać, to w sumie... Nie, i tak nie zabierzesz, bo 12,5 tony. 12,5 tony, to nie zabierze, no. No i tak musisz to, no to... Borealis, no to w tym. To trzeba na Zagórze zawieźć. A na Koszęci tylko pójdzie to, tak? 50? 50 ton profoski i 29 masz ton Borealisa, czyli no, trzeba wziąć więcej. Tak, trzeba. Trzeba jechać 3 razy. Znaczy 2 razy, a trzeci raz się pojedzie już z tym, nie? Bo nie mamy tego. Bo to jest... Kiedy są te przymrozki? Czwartek, piątek. No to czwartek, piątek, środa, środa, czwartek, piątek. No to trzeba jechać na Koszęcin. No to musimy to ogarnąć, żeby w nocy zasiąść, nie? Co? Co poprawić? Paletę? Ale ta paleta taka trochę jest. Masz jakiś rękawiczek? Dawaj, dawaj. Jeszcze do przodu. Jeszcze, jeszcze. A, dobra, stój. Tu nie mam góry, no. Dobra, to odpnę z tamtej strony. We'll be right back.
Dobra? Dobra, okej, odjeżdżaj. Weszło. Mamy zakończone przepinanie. Jak widzicie, chwilę zeszło, trzeba było wyczyścić po wapnie cały sprzęt. Natomiast samo przepięcie przystawek to jest chwila. My dzisiaj nie umyliśmy go, dlatego że za chwilę będziemy ładowali do niego nawóz i żeby po prostu nie było tam wody, został tylko wyczyszczony, zamieciony i praktycznie podpinamy tylko hydraulikę i jesteśmy gotowi do dalszej pracy. Chłopaki już są zaplandeczeni, przewożą nawóz teraz 60 km, no bo tak jak wam wcześniej wspominałem, ma być mróz, więc będziemy siali. Także Gary jest gotowy i co? I jedzie. Słuchajcie, trochę jest mokrawo, no ale jęczmień im wcześniej zasiany, tym ładniejszy. Mam nadzieję, że to się uda. Jak widzicie, w Missouri bardzo ważne jest to, żeby nie zasiać za głęboko, dlatego siejemy bardzo płytko. Dosłownie, jak zobaczycie, odgrzebujemy kawałeczek i to już jest ziarno. To jest zasiane na 1,5 cm, ale ta rydlinka z boku jak gdyby za chwilę tam delikatnie ucieknie i będzie to bardzo optymalne głębokość siewu. Chodźcie tam za niego, zobaczymy jak to wygląda. W gospodarstwie nie zawsze się siedzi w biurze, także nieraz trzeba dużo pogrzebać w ziemi. To jest najważniejszy moment waszych przyszłych plonów, bo jeżeli teraz zostanie coś popsute, to później to jest bardzo ciężko nadrobić. Wygląda na to, że jest nieźle. To, że czasami gdzieś tam wystaje ziarno, to słuchajcie, to jest dobra oznaka, że nie jest za głęboko, bo jeżeli bardzo często jest tak, że każdy chce ukryć 100% ziarna, to wychodzi na to, że na dobrej powierzchni jest położone 5% ziarna. Mamy 5% ziarna na wierzchu, nawet nie 5%, to jest za dużo powiedziane, ale 95% ziarna jest na odpowiedniej głębokości. O, dżdżownice. Na tym polu tych dżdżownic jeszcze za dużo nie jest, dlatego że to jest dopiero pole, które uprawiamy 2 lata. Ale kiedyś wam pokażę na tych naszych polach na Koszęcinie, na Zagórzu, ile jest, jakie jest życie biologiczne w ziemi. Idziemy do drugiego ciągnika. Na polu z boku sieje nam drugi ciągnik z bardzo podobnym zestawem. No i sprawdzimy, jak tam u niego to wygląda. Pamiętajcie, że w Missouri jest bardzo ważne, to są łapy spulchniające, a nie głębosz, którego trzeba wsadzić na 30 parę centymetrów, bo dużo osób robi taki błąd, potem mówi, że mu się Missouri zapycha. Dobra, chodźcie, lecimy za nim, bo on będzie siał tam. Jak spojrzycie w lewą stronę, to będziecie widzieli Michasia, który też sieje. Podsumowując ten odcinek, zobaczyliście, w jaki sposób dobieramy dawki nawozowe, przede wszystkim azotu, no bo teraz jest czas na azot. Widzieliście również siew jęczmienia browarnego. Mam nadzieję, że jak będziecie pili żywca, namysłów, to będziecie o mnie pamiętać, że sód, z którego jest zrobiony, być może jest z naszego gospodarstwa. Co, zapraszam was
na następny odcinek, pewnie już niedługo. Zapowiem Wam, że będzie to najprawdopodobniej siew nawozu, lecz na gospodarstwie, gdzie jest bardzo mokro, więc zobaczycie wtedy dwa siewniki w akcji topienia się. Dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze pod pierwszym odcinkiem. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie, cześć!